ty już zaprasza i my zapraszaj. Las i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę zdradzać okoliczności tego projektu. Znaczy jego uwarunkowań i stylistycznych, i faktograficznych. Natomiast myślę, że byłoby nierentowne dla tego projektu, gdybyśmy poprzestali na tym pierwszym rysie scenariusza. No, on objawił szereg nowych możliwości, które ukazały się przede mną i przed Janem. Postanowiliśmy iść drogą penetracji. My pracujemy w bardzo prosty sposób. Typu przekonuje mnie to chłopie, albo nie przekonuje chłopie. Mówi do mojego serca, albo nie mówi do mojego serca. I nie ma nadmiernej argumentacji, ale, bo to fajne. Tylko nie przekonuje cię, zabiera. I tak pracujemy już od kilku miesięcy. I łącznie z powstawaniem zupełnie świeżutkich pomysłów na planie. I tak, wiesz, niepotrzebne mi to, albo wiesz, nie przekonuje mnie to. I to okazuje się, że takie narady trwają dosłownie sekundy. Nie ma dłuższych sporów czy perów. Że próbować nie tyle z rekwizytem, ile mówić, kiedy kto co komu daje. Kto otwiera? Jest, mamy. Ale nie mogę razem, bo się rekwizyt zużyje. Ona nie. Tak. Nie. Tak, dajesz mi trójkąt. A ja Masz na szczury, mędy pryszcze i inne kurwiszcze. Wszystko przebiega planowo, o tyle, że jest to produkcja, o której powiedzieć, że jest bardzo biedna, to powiedzieć za mało. Wszyscy oceniamy, że film o pojemności, powiedzmy sobie, 65-70 dni zdjęciowych robimy w 37. Wymusza na całej ekipie, tylko na aktorach. Wymusza imperatyw nieludzkiego wysiłku. Pracujemy czasem minuta w minutę, po 14-15 godzin na dobę, z sobiowego przerwą, nie mając czasu nawet się wyspać, bo plan musi się zacząć 5-6. A więc wysiłek jest wielki, ale o paradoksie, ten biedny projekt powodował, że jesteśmy na łajbie podczas sztormu. Wszyscy są bardzo sobie bliscy, każdy zalepia cudze dziury. I jest piękny syndrom żeglarski w sztormie, typu wszystkie ręce na pokład. Więc w efekcie zdaje się, że obróci się to na korzyść jakości. Talenty Jana są przeogromne. Janek ma cudowną rękę do rysowania, też wykształcenie operatorskie. Świetnie też pisze. Więc ta interdyscyplinarność jego osoby twórczej jest czymś, co imponuje. Mnie przynajmniej imponuje. Myślę, że jest bardzo potrzebny polskiej kulturze i dobrze, że może w jej obrębie się wypowiadać. On nigdy nie był w Tomaszowie. Jeździłem przez Tomaszów jak zwykle do Rokicin, gdzie zawsze podczas wakacji wypoczywała mama Jana, którą serdecznie szanowałem i pokochałem ją, kiedy umarła moja mama i ryczałem do słuchawki, powiedziałem, ja ci teraz, synku, troszkę pomatkuję. Ja się kolejny raz poryczałem, powiedziałem, że dziękuję jej bardzo i rzeczywiście opiekowała się mną.
Czasem nawet zdawałem sprawę, że lepsze kontakty mam z mamą i ona niż z nim samym. A zawsze wyjeżdżałem z wekami pełnymi przetworów. Jedyne co sobie wyrzucam to, że nie odwiedzałem ją tak często, jak moje przywiązanie do niej by świadczyło. I jej nade mną, no właśnie opieka, którą mamy nad synem. Obiad mamy. Dziękuję. Mamy obiad. Przepraszam.